17 maja 2024 roku podczas krakowskiej Nocy Muzeów Muzeum Lotnictwa Polskiego zaprezentowało samolot Albatros L-30 w nowych barwach. Oto moje wystąpienie z tej okazji, uzupełnione zdjęciami Albatrosa. Dziękuję za te wszystkie brawa, INSPE. I są to również brawa dla konstruktorów tego samolotu, którzy stworzyli ten samolot już 110 lat temu. I samolot ten okazał się samolotem naprawdę udanym, o czym świadczy już sam początek jego historii, która zaczyna się od tego, że tak naprawdę nie wiadomo, kto tę serię samolotów stworzył. Jeżeli coś jest udane, to jak wiemy, sukces ma wielu ojców. I tutaj pod koniec 1913 roku w zakładach Albatros w Johannisthal pod Berlinem został stworzony pierwszy dwupłatowy Albatros, który nazywał się Albatros DD, czyli Albatros Doppeldecker. I kilku konstruktorów później przypisywało sobie stworzenie tego samolotu, między innymi to był Robert Thelen, Hugo Grohmann, Helmut Hirt, Rudolf Schubert, a również Ernst Heinkel. Oni się później trochę posprzeczali o różne patenty, ale na pewno Thelen był głównym konstruktorem Albatrosa. Schubert był uznawany za jednego z wynalazców półskorupowej konstrukcji kadłuba, a Heinkel został później zwolniony z zakładów za wynoszenie dokumentacji technicznej poza zakłady. Taka była początkowa historia tego samolotu. Samolot w wersji B2, o której tutaj będziemy mówić, jest tam pewne zamieszanie, jeśli chodzi o nazewnictwo w typach tego samolotu. Powstał w roku 1914, ale jeszcze przed wybuchem wojny. I początkowo to był samolot, który był samolotem dwumiejscowym, ale jednosterowym. Sterowało się z tylnej kabiny, przednia kabina była pusta i to był Albatros B2, który również pojawia się pod oznaczeniem Albatros DTK albo Albatros L2. Natomiast to, co widzimy tutaj, to jest samolot, który został wyprodukowany i był tutaj prezentowany w takim malowaniu powojennym. To jest samolot z roku 1919 i ten samolot nosi fabryczne oznaczenie Albatros L-30, a w czasie wojny był on nazywany Albatrosem B-2A i stąd właśnie te dwa oznaczenia pojawiają się tutaj w opisie tego samolotu i w jego historii. Samoloty występowały w wersji jednosterowej i w wersji dwusterowej, zarówno fabrycznej, jak i przerabianej. I to wcale nie jest jakaś, powiedzmy, historia czasów pionierskiego lotnictwa, dlatego że mamy u nas w muzeum również samoloty z dużo późniejszych etapów dziejów. Mamy między innymi tak zwaną Aleję Migów. Tam stoją samoloty polskie, licencyjne myśliwce z okresu zimnej wojny. I również tam są samoloty, które już ocierały się o prędkości okołodźwiękowe, a dalej część z tych samolotów to są samoloty niefabrycznie przystosowywane do wersji dwumiejscowych. Jeżeli chodzi o historię samolotu tego typu Albatrosa dwupłatowego obserwacyjnego, to tutaj tak naprawdę trudno jest wyróżnić jakieś jedno ciekawe zdarzenie. Dlatego, że te samoloty okazały się bardzo udane, do tego przejdę opisując konstrukcję tego samolotu, i one po prostu robiły to, co robić miały. To były samoloty nieuzbrojone, one pełniły funkcję obserwacyjną, one pełniły funkcję samolotów dyspozycyjnych, były używane przez cały okres I wojny światowej, aczkolwiek dość szybko zostały wycofane z frontu do roli samolotów szkolnych, w której się dobrze sprawdzały. Latały te samoloty w 10 krajach, oprócz krajów, które je produkowały, między innymi w Polsce, między innymi w Szwecji. Polska takich samolotów trochę miała, do końca nie wiadomo ile, dlatego że źródła mówią od 24 do 116, zatem dość spora różnica, ale raczej bym się skłaniał ku temu, że tych samolotów było jednak więcej. One również były w Polsce produkowane, w Polsce w miastach, które wtedy oczywiście były na terenie obcych krajów albo pod zaborami, dlatego że te samoloty powstawały między innymi w Pile, powstawały w Warszawie, powstawały we Wrocławiu. Oprócz Albatrosa produkowały te zakłady fabryki Aviatik, Condor, Linke Hoffmann, Rifle, LFG, Roland, tak więc samolot dość szeroko stosowany. Te samoloty w Polsce używane były do roku 1927, zatem do czasu, kiedy już były dość mocno archaiczne, wtedy je wycofano. I te samoloty najdłużej używane były w Bydgoszczy i właśnie z Bydgoszczą też jest związane malowanie tego konkretnego egzemplarza, takie beżowe, reklamowe, o którym więcej powiem, omawiając już sam konkretny typ tego samolotu. Samolotów Albatros powstało od 3200 do 3600, w tym kilkadziesiąt powstało po wojnie.
Taka jest pokrótce historia tego samolotu jako typu, a teraz przejdę do tego, co mnie zawsze w samolotach interesuje najbardziej i co zwykle jest dowodem na to i przyczyną tego, dlaczego dany samolot jest udany albo jest nieudany, czyli omówimy konstrukcję tego samolotu, zobaczymy, jak jest on zbudowany. Tutaj podczas, kiedy trwał remont samolotu w naszych zakładach, też miałem okazję zobaczyć ten samolot z pewnymi elementami zdjętymi. Można było głębiej zajrzeć do wnętrza kadłuba, to dla kogoś, kto wie, czego tam szukać, a wbrew pozorom w różnych samolotach są tam bardzo różne rzeczy, to jest naprawdę ciekawa historia. W opisach pojawia się stwierdzenie, że ten samolot jest konstrukcji drewnianej albo jest konstrukcji mieszanej, co może mieć dwa powody. Dlatego, że generalnie samolot ten oparty jest na konstrukcji z drewna i to z drewna konkretnego, bo różne drewna gatunki mają różne właściwości. Z przodu konstrukcja samolotu jest jesionowa, z tyłu konstrukcja samolotu jest świerkowa. I samolot ten jest obudowany sklejką, co również nie jest wcale takie oczywiste, dlatego że sklejka była w czasie I wojny światowej dość szybko materiałem reglamentowanym i samoloty były zamiast tego oklejane czy pokrywane fornirem. Natomiast o co chodzi z konstrukcją mieszaną? Chodzi o to, że ten pierwszy Albatros, ten z początkowego okresu wojny, wokół kabiny pilota i wokół tych tutaj zastrzałów tego baldachimu, w skrócie mówiąc, utrzymującego górny płat, był zbudowany z kratownicy stalowej i to, co ciekawe, z kratownicy stalowej spawanej. W tamtych czasach spawanie to była technologia niezwykle nowatorska. Nawet w samolotach już późniejszych z lat 30., które były produkowane w Polsce, jeżeli jakaś firma dysponowała umiejętnością i technologią do spawania, to było coś, co stawiało ją w czołówce producentów. Natomiast z racji tego, że stal szybko stała się materiałem reglamentowanym, w późniejszych egzemplarzach, tak jak już w tym, który tutaj widzimy, cały kadłub był zrobiony z drewna, zrezygnowano z tej stalowej kratownicy. Przez to te samoloty miały różną masę, od 698 do 742 kg, takie dane się pojawiają. Sam silnik samolotu ważył 310 kg, a masa startowa wynosiła około tony. Nasz samolot jest w takiej formie, że jego kadłub, można powiedzieć, jest goły, bez żadnych dodatków. Natomiast w różnych miejscach tego samolotu na archiwalnych zdjęciach pojawiają się elementy, które nie wiadomo do czego służyły. Były takie trapezoidalne skrzynki montowane po stronie kadłuba i to jeszcze nie tej, gdzie był zbiornik oleju. Były jakieś elementy na zastrzałach z tyłu podwozia. Nie wiadomo do czego to miało służyć, a na pewno czasami był to barograf, czyli urządzenie do zapisywania wysokości lotu na podstawie ciśnienia. Czasami był to sprzęt fotograficzny, czy jakieś elementy do lotów obserwacyjnych, czy wręcz szpiegowskich. Natomiast niestety zwykle na zdjęciach niemieckich jest podpisane, że na samolocie zamontowany jest Gerät. Gerät to znaczy urządzenie, jakie, tego nie wiem, jak również autor tych zdjęć, zatem takie tajemnice też potrafiły te Albatrosy i inne samoloty z tego okresu kryć. Samolot stoi na podwoziu. Ten samolot w ogóle w naszej kolekcji, tak jak inne samoloty z tego okresu, znalazł się dlatego, że znajdował się on w czasie wojny w słynnej kolekcji Geringa w Berlinie i kiedy były alianckie naloty pod koniec wojny, samoloty ewakuowano na wschód ówczesnej III Rzeszy i te samoloty zostały odnalezione na terenie Polski i stanowią jedne z cenniejszych i bardziej unikatowych eksponatów naszej kolekcji. Ten samolot nie jest w pełni unikatem, dlatego że zachowały się takie Albatrosy 2, jeden u nas, drugi w Szwecji. Samolot zachował się m.in. bez podwozia, zatem podwozie tego samolotu jest repliką. Jak widzimy, samolot stoi na kołach, które są przymocowane do konstrukcji samolotu takimi oto gumowymi sznurami. Wtedy to była forma amortyzacji. Natomiast nie zawsze, dlatego że niektóre Albatrosy B2 miały zamontowane pionierskie pneumatyczne sprężyny firmy, która się nazywa Hoffmann. I firma Hoffmann produkowała takie cylindryczne elementy jak w starych Citroenach, coś podobnego i była pneumatyczna amortyzacja. Druga ciekawa rzecz jest taka, że jak popatrzymy sobie na ogumienie tego samolotu, to te opony są szare i ktoś się może zdziwić, dlaczego opony są szare. Natomiast więcej racji by miał ktoś, kto przeniósłby się do współczesnych czasów z tamtych lat i by się nas zapytał, dlaczego opony są czarne. Dlatego, że naturalnym kolorem gumy jest kolor jasny, jest kolor szary, czasami jest to kolor wręcz biały. Natomiast kolor bierze się z tego, czym opony są wzmacniane. Około roku 1917 rozpoczęto wtłaczanie do mieszanki, z której jest stworzone ogumienie, związków węgla takich w piecach wielkich tworzonych takiej sadzy i to powodowało wzrost odporności opony. Na ścieranie, na promieniowanie ultrafioletowe stanowiło to 1/3 mieszanki i zabarwiało to oponę na czarno.
Wcześniejsze czasy były takie, że opony wzmacniano tlenkiem cynku albo magnezu, no ale w czasie I wojny światowej to były materiały, które wymagane były do tworzenia mosiądzu, czyli do tworzenia łusek artyleryjskich, zatem materiał był reglamentowany i stąd się wzięły czarne opony, zwiększyło to 10-krotnie wytrzymałość tych opon. Później natomiast też mamy taką ciekawostkę, jeżeli byśmy sobie popatrzyli na przykład na takie międzywojenne samochody albo motocykle, pojawiło się coś takiego jak opony typu White Wall, po polsku się na to mówiło dyplomatki, czyli to była opona, która boki miała białe, a bieżnik miała czarny, z oszczędności, dlatego że boki były niewzmacniane, a wzmacniana była część, która jechała po drodze, natomiast stało się to ikoną stylu i gdzieś aż do lat 70. można było takie opony kupić, a dzisiaj można kupić za ciężkie pieniądze do klasycznych samochodów białe nakładki na opony, które udają właśnie te opony typu White Wall, tak więc coś, co było koniecznością i oszczędnością pieniędzy, dzisiaj jest drogim dodatkiem, taka ciekawostka, jeżeli chodzi o ogumienie. Można również w kolekcji naszego muzeum tam, czyli w hangarze, gdzie są samoloty pierwszowojenne, znaleźć podobnego albatrosa szarego, trochę nowszego, który ma koła z drewna. I to już w ogóle, jak ktoś na to patrzy, to mówi, że ktoś zwariował. Natomiast okazuje się, że koła z drewna miały swoje zastosowanie dwojakie. Po pierwsze, kiedy samolot wylądował, większość niemieckich samolotów z tamtych czasów ma ogumienie i koło montowane do osi na takiej jednej przetyczce. Przetyczkę się wyciągało i można było założyć drewniane koła, żeby na przykład przepchnąć samolot do hangaru, nie ryzykować, że on najedzie na gwóźdź, na plamę oleju i guma się uszkodzi, ale również drewniane koła mogły być wykonane tak, że były one szersze niż koła gumowe i to sprawiało, że samolot się nie zapadał w piasku i mogły mieć większą średnicę, przez co łatwiej było samolotem wylądować. Więc do zadań szkolnych i do lądowania na grząskim terenie samoloty również latały z kołami wykonanymi z drewna, o czym mało kto wie. Z tyłu mamy płozę wykonaną z jesionu, amortyzowaną w dwóch osiach, a więc poniekąd skręcaną na boki i była również wersja tego samolotu na pływakach i na nartach, typowa rzecz dla tej epoki. Jeżeli popatrzymy wyżej, za silnikiem, mamy miejsce dla pilota lub w zależności od wersji dla dwóch pilotów. W przypadku tego samolotu sterowało się nim z kabiny tylnej, a w przedniej kabinie jest fotel, w którym no nie ma zestawu sterów, tak więc ten samolot był jednosterowy. W porównaniu z dzisiejszymi samolotami dziwnie wyglądają przyrządy do sterowania tym samolotem, dlatego że tam jest taki przyrząd, który jest nazywany kierownikiem. Jeżeli się poczyta instrukcje do tych samolotów w języku polskim, to również ciekawostki językowe można znaleźć. To wygląda jak taka wielka kierownica, nawinięte są na nią linki, które nawet widzimy pod skrzydłami, jak przechodzą i nad skrzydłami bezpośrednio do powierzchni sterowych. I to całe się ruszało, było to nazywane kierownikiem i w instrukcji samolotu jest napisane, że musimy zawsze przed lotem sprawdzić, jak to działa, dlatego że kierownik nie winien poruszać się niezależnie od sterów. A chodzi właśnie o ten przyrząd sterowniczy, który znajdował się w kabinie tego samolotu. Druga rzecz, która jest niezbędna, żeby polecieć takim samolotem, trzeba dodać gazu. W samolocie znajduje się manetka gazu, w samolotach nie dodaje się gazu tak jak w samochodzie, czyli że jak wciśniemy to jest, a jak puścimy to odskakuje, tylko ustawia się gaz na stałe, na określone obroty silnika. Na bakburcie znajduje się manetka gazu z takim zapadkowym mechanizmem. I tutaj też jest ciekawa historia związana też z historią polskich lotników, między innymi, którzy latali na bombowcach, na myśliwcach w czasie bitwy o Anglię, dlatego że istniały dwa systemy dodawania gazu w samolocie. Można było zrobić samolot tak, że gazu się dodaje cofając manetkę i to był system francuski, tak zwany, również stosowany w Polsce. A można było, że się dodaje gazu pchając manetkę do przodu i to był system niemiecki i stosowany był on również w Anglii. I efekt tego był taki, że kiedy polscy piloci nauczeni, mający taki odruch, że cofając manetkę dodajemy gazu, polecieli do Anglii latać na samolotach angielskich w czasie II wojny światowej, wielu z nich po drodze miało jeszcze krótki epizod latania we Francji, znowu z manetką do tyłu, no to dla nich było to dziwne, że jeżeli mamy w połowie, powiedzmy, mocy obroty silnika, to czy tą manetkę trzeba popchnąć do przodu, czy trzeba ją popchnąć do tyłu, pociągnąć, żeby zmienić obroty silnika. Mamy w naszej kolekcji również samolot RWD-13, samolot, który jest polskim samolotem przedwojennym, który był używany przed wojną i po wojnie. I w nim fabrycznie dodawało się gazu, cofając manetkę, ale kiedy latał po wojnie, przerobiono to na to, że manetka jest przesuwana do przodu. Obecnie standardem w lotnictwie jest to, że manetka do przodu oznacza
otwartą przepustnicę, także mamy tu taką ciekawostkę, jeśli chodzi o gaz. Zachowały się w tym samolocie przełączniki. Tutaj było nadciśnieniem instalacji paliwowej, jest do tego awaryjna ręczna pompka. Natomiast nie zachowały się przyrządy typu obrotomierz, który był napędzany linką z wałka rozrządu, albo kompas, który był w tych samolotach często montowany na podłodze, dlatego że przyrządy to jest coś, bardzo długo może funkcjonować, jest precyzyjnym przyrządem, jest cennym przyrządem, więc kiedy wycofywany był samolot z użycia, to przyrządy były przekazywane do następnego samolotu i dalej wiele osób ma prywatne samoloty, w których już wręcz nawet taką ozdobą są przyrządy, na przykład jeszcze drugowojenne i pamiętające dawne czasy. Ten samolot nie był uzbrojony, były patenty z uzbrajaniem tego samolotu na dwa sposoby, albo w karabin, który był w przedniej kabinie, ale jeżeli zobaczymy, gdzie on mógł strzelać, to właśnie nie bardzo było gdzie, w związku z czym albo on strzelał na bok, albo robiono jakieś takie niezwykle wymyślne aparaty polegające na tym, że karabin był na górze płata i specjalne zdalnie sterowane mechanizmy do sterowania tym karabinem z przedniej kabiny. A również jakbyśmy się przyjrzeli skrzydłom samolotu, to one na wysokości tylnej kabiny są w pewnej odległości od kadłuba. W związku z czym montowano tam rynny, przez które można było z tego samolotu zrzucać 20-kilogramowe bomby. Takie były patenty na uzbrajanie tego samolotu. A nowsze Albatrosy już były fabrycznie uzbrajane, ale wtedy operator broni był z tyłu, a w przedniej kabinie był pilot, który prowadził samolot. Problemem, z jakim borykali się piloci w tamtych czasach, było to, że wszystkie rzeczy, które leciały z silnika w postaci niespalonego oleju, niespalonego paliwa i w postaci gazów spalinowych, leciały do kabiny. Ten samolot ma ciekawy układ wydechowy, dlatego że ten układ sięga aż nad płat. Tutaj obawialiśmy się, czy nie utrudni to nam odsłonięcia tego samolotu, ale się na szczęście z Państwa wsparciem to udało. Ale kiedy olej wyciekał z silnika, dostawał się do kabiny, trzeba było jakoś pilota chronić i stąd jest taki mały deflektorek, taka mała szybka przed kabiną. Ona nie była, żeby chronić pilota od wiatru, bo to przy takich prędkościach i wysokościach nie ma wielkiego znaczenia, tylko chodziło o to, żeby do kabiny nie dostawał się olej. Te deflektory miały różną wysokość, a czasami jeszcze był drugi deflektorek pomiędzy kabinami i w nim czasami jest dziura. I na przykład tak ma szwedzki egzemplarz. I po co jest dziura w deflektorku, który ma służyć temu, żeby nas chronić przed olejem? Jest ona po to, że tamtędy był przeprowadzany przewód do takich prostych, prymitywnych słuchawek, które stanowiły pierwowzór interkomu pomiędzy dwoma członkami załogi. Jeżeli już mówimy o układzie wydechowym i jeżeli już mówimy o silniku tego samolotu, to jest coś, nad czym się ja zawsze lubię pochylić. Widzę tutaj, że słuchają zarówno osoby, o których wiem, że dość dobrze się na tematyce znają, jak i osoby, które dopiero wdrażają się w lotniczą pasję, ale pozwolę sobie jednak kilka słów temu silnikowi poświęcić. Albatrosy były zasilane różnymi silnikami marki Argus, Daimler, Mercedes albo Benz, który wtedy był osobną firmą niż Mercedes. Zawsze to były silniki sześciocylindrowe, rzędowe, wystające ponad obrys kadłuba, chłodzone cieczą. Ten silnik, który tutaj widzimy, to jest dość ciekawa sprawa, dlatego że to jest silnik Mercedes D3, 160-konny. To jest wersja tego silnika wczesna, co można poznać po tym, że popychacze zaworów wychodzą z takich kopułek trzymających smar, a nie są w całości odsłonięte. Myślę, że każdy to od razu zwrócił na to uwagę, więc już wiemy, że jest to stara wersja silnika. Natomiast samolot jest z roku 1919, więc jest to dosyć ciekawa sprawa, że w tym samolocie zastosowano 5-letni silnik, który jakimś cudem nie był użyty w czasie wojny, albo był użyty na tyle mało, że po 5 latach, to w tamtych czasach było bardzo dużo jak na taki mechanizm, jeszcze ten silnik się nadawał do wykorzystania, także mamy tutaj starą wersję silnika, ale w muzeum mamy takich silników kilka, w tym również mamy jeden sprawny. Silnik ten ma pojemność skokową 14,8 litra, jest silnikiem górnozaworowym i ciekawe są materiały, z których jest on wykonany, dlatego że generalnie cały dół silnika z misą olejową, którego tutaj niestety nie widzimy, to jest aluminiowe dzieło, skrzynia korbowa, która zawiera 10% cynku i 5% miedzi, natomiast cylindry są wykonane ze stali i te cylindry nie były wkręcane w blok silnika, bo takiej technologii wtedy jeszcze nie znano, tylko były te cylindry trzymane po prostu śrubami. Rozrząd mamy na górze, na wierzchu, więc pilot go widział. Wałek rozrządu w tamtych czasach się nazywał wałkiem stawidłowym, a same zawory były robione ze stali wolframowej albo niklowej, zatem dosyć to była stal wytrzymała. I silnik był wyposażony również w dekompresor. O tym dekompresorze powiem za chwilkę, dlatego że jeżeli znane nam są silniki współczesnych samochodów czy samolotów, to procedura rozruchowa tego silnika to było generalnie przedstawienie, które warto sobie wyobrazić, nawet jeżeli tutaj
tutaj je omówię. Już wtedy standardem było to, że układy, które są newralgiczne dla pracy silnika, były zdwojone. Czyli ci z Państwa, którzy stoją po jednej stronie samolotu, widzą świece zapłonowe na cylindrach, a ci z Państwa, którzy stoją z drugiej, również widzą. Były dwa iskrowniki, dwa rozdzielacze zapłonu i dwa komplety świec, w związku z czym, kiedy jeden układ zawiódł, drugi przejmował jego pracę i dalej w jakiś sposób pozwalał się mieszance spalać. Tutaj była instalacja elektryczna znanej nam do tej pory firmy Bosch. Gaźniki i dolot są akurat po przeciwnej stronie niż ja stoję, po lewej stronie. Jeden gaźnik zasila trzy cylindry i co ciekawe, powietrze jest zasysane ze skrzyni korbowej, a nie z zewnątrz, dzięki czemu ogranicza się ryzyko, że zamarznie nam gaźnik, co jest w samolocie przy pewnej wilgotności powietrza możliwe i bardzo prawdopodobne nawet w czasie ciepłej letniej pogody. To, co tutaj mamy z przodu, to jest śmigło, natomiast w czasach, kiedy ten samolot powstał, po polsku na to się mówiło śmiga. Ta śmiga jest prawoobrotowa, a o kulturze technicznej tego, jak były wykonywane mechanizmy, świadczy choćby to, że na silniku jest narysowana taka strzałeczka, która pokazuje, w którą stronę właśnie owa śmiga ma się obracać. I proszę Państwa, dzisiaj pewnie by to była jakaś naklejka albo byłby to jakiś tam schematyczny obrazek, natomiast tutaj na silniku strzałka, która ma tylko pokazywać jedną stronę, jest stylizowaną strzałką, która jest wygrawerowana i składa się z 19 osobno wygrawerowanych kreseczek i to jeszcze nie wszystkich prostych. Także w taki sposób robiono wtedy mechanizmy. Jak ktoś sobie zajrzy do współczesnego Mercedesa, to się można zastanowić, komu to przeszkadzało. Jeżeli chodzi o układ wydechowy, to tutaj samolot niestety jest jedna rzecz, którą moim zdaniem ucierpiał na tym remoncie, który został wykonany, dlatego że została wprowadzona zmiana. Mamy tego tak zwanego nosorożca, czyli wydech jest wysoko. Ale silników z takim wydechem to my mamy w muzeum kilka. Jest to zgodne z malowaniem tego samolotu, natomiast wcześniej każdy cylinder miał osobną rurę wydechową. One były wygięte w łuk, każda pod innym kątem, każda miała inną długość i dzięki temu kiedy śmiga pracowała, to spaliny były zabierane spoza kabiny samolotu. No niestety ten ciekawy układ wydechowy został zmieniony, a innego samolotu z takim układem w tej chwili w muzeum nie mamy. Jeżeli chodzi o smarowanie tego silnika, to silnik miał zbiornik oleju osobny. On się znajdował po prawej stronie silnika. Ten samolot palił między 2 a 3,2 litra oleju, zatem oleju trzeba było dodawać. Tutaj Państwo pod spodem macie taki wziernik, jego się otwierało i tam się znajdował filtr oleju. Filtr oleju w tym samolocie był wielorazowego użytku i był to filtr, który należało rozkręcić i wyczyścić co 10 godzin lotu. Ciśnienie oleju było generowane przez pompkę, której tutaj nie widać. W tym samolocie wał korbowy napędzał pompę oleju, pionowy wałek pompę cieczy chłodzącej, a wałek rozrządu pompę nadciśnieniową instalacji paliwowej. Tak to było dość mądrze rozwiązane, że każdy element miał swój punkt napędu na osprzęcie silnika. Olej wtedy był wykonywany często z rycyny. Rycyna się nie miesza z benzyną, ale opary rycyny również swój niekorzystny efekt mają, jeżeli chodzi o, że tak powiem, układ pokarmowy człowieka. Zatem z takimi problemami też się piloci musieli niejednokrotnie borykać. To jest generalnie taki układ, który jednak wymusza ustawienie silnika tak, jakby był smarowany rozbryzgowo, ale jednak jest on smarowany ciśnieniowo. Kto z Państwa się zna, wie o co chodzi, więc nie będę wchodził tutaj dalej w szczegóły tego. Bardziej nas może zainteresować instalacja paliwowa, w której znajdowało się paliwo, celowo mówię, że nie benzyna, dlatego że nie wszystkie samoloty w tamtych czasach latały na benzynie. Samolot ten ma dwa zbiorniki paliwa. Jeden zbiornik ma 26 litrów i jest umieszczony na górze pod skrzydłem, tak więc centralnie nad głową pilota. Później były one też mocowane poza osią samolotu. A drugi zbiornik jest zbiornikiem, który jest de facto fotelem w przedniej kabinie, tak więc w przedniej kabinie się siedziało na paliwie. Ile tego paliwa w tym samolocie było, żadne dane tego nie podają, do których dotarłem. To jest dla mnie dosyć szokujące, bo bardzo inne, precyzyjne dane się udało znaleźć. Ale samolot mógł latać przez 4 godziny, czyli około 160 litrów paliwa powinno na pokładzie tego samolotu być. Z ciekawostek językowych, które zaleca instrukcja, to instrukcja zalecała, że jeżeli tankujemy ten samolot, to benzynę należy do tego samolotu wlewać przez łosiową skórę zawsze. Tak więc było podkreślone, że ma to być robione zawsze, z kolei ciecz chłodzącą należało wlewać przez płótno, taka tutaj była ciekawostka. Jeżeli chodzi o te właśnie paliwa, o których mówiłem, konstruktorzy silników oczywiście chcieli jak największą moc z tych silników wykrzesać, co się robi w sposób taki, że zwiększa się stopień sprężania paliwa. Tutaj w czasie
rozwoju tego silnika rosło to od wartości 4,5 do 5,73. Realizowane było zmianem kształta denka tłoka i tym, że tłoki na początku były żeliwne, później były aluminiowe. Ale przy wysokim stopniu sprężania nie zawsze benzyna jest w stanie taki stopień sprężania wytrzymać i stąd do tego samolotu był dodawany benzol, czyli produkt paliwowy, który powstawał z rafinacji węgla. Mamy u nas w muzeum samoloty, które latały na paliwach, gdzie nie było grama benzyny. Mamy na przykład Messerschmitta 209, który latał na mieszaninie, o ile dobrze pamiętam, metanolu, nitrobenzolu, eteru i acetonu. Tak więc są silniki, w których grama benzyny nie było, a mimo tego one nadal latały. Wspomniana procedura rozruchowa tego silnika wyglądała w taki sposób, że dźwigienka, która była za silnikiem, najpierw była przez pilota lub mechanika otwierana. To powodowało dekompresję silnika, czyli uchylenie zaworów. Następnie po drugiej stronie kadłuba mamy schodek. Tam mechanik musiał wejść ze specjalną konewką i wlać benzynę z olejem do każdego cylindra osobno. Później musiał pokręcić śmigłem w tym celu, żeby rozprowadzić ten olej po cylindrach wewnątrz. Następnie zamykano dekompresor i silnik już pokonując kompresję musiał być rozkręcony, mechanik obracał śmigłem, zasysana była benzyna z instalacji paliwowej przez gaźniki i ręczną pompką pilot pompował to paliwo, żeby zwiększyło się ciśnienie w zbiorniku paliwa i następnie uruchamiany był iskrownik rozruchowy korbką, pilot kręcił w kabinie, mechanik ruchem energicznym uruchamiał śmigło i silnik wtedy zaskakiwał i silnik mógł wówczas pracować. Żeby silnik się nie przegrzał, to silnik był chłodzony. Mamy tutaj kilka rodzajów chłodnic. Na samej górze mamy chłodnicę, która jest taką chłodnicą no, nie najlepszego typu. Były również chłodnice, które wykorzystywały boczną powierzchnię, tak zwane windhoffy, do chłodzenia silnika. Natomiast cieczą, która krążyła w tym układzie, wtedy ciecz chłodząca była nazywana chłodnikiem. I chłodnikiem w tym samolocie na początku była woda, potem była woda z dodatkiem gliceryny lub spirytusu, a później kombinowano w późniejszych czasach z różnymi innymi materiałami, między innymi z glikolem. Glikol był problematyczny, bo jeżeli się rozszczelniło, to był toksyczny i był wybuchowy, więc finalnie w czasie już II wojny światowej stosowano glikol, wodę i niewielki procent oleju jako czynnik antykorozyjny. Tak było to rozwiązane. Ta zielona rurka to jest rurka, przez którą ów chłodnik płynął. Tutaj widzimy, że jest to połączone w pewnych miejscach gumowymi takimi wężykami. Natomiast w czasie wojny te gumowe wężyki, one nie były właśnie gumowe, tylko one były wykonywane ze skóry. Samolot osiągał prędkość od 110 do 130 km na godzinę i to jest taka ciekawostka, że ten samolot latał z taką samą prędkością jak żywy albatros. Żywy ptak albatros również podobno osiąga prędkość 117 km na godzinę i co ciekawe, żywy albatros jest w stanie w ciągu życia przelecieć 8 milionów kilometrów. Tak więc są to długowieczne i długodystansowe ptaki, dosyć imponująca historia z tym jest związana. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o skrzydła samolotu i o usterzenie, tutaj za dużo nie powiem, dlatego że jest to konstrukcja typowa dla tamtych czasów. Jedyne, co jest ciekawą sprawą, to jest to, że w tym samolocie usterzenie jest wykonane na szkielecie z rurek stalowych. Stąd też mamy mieszaną konstrukcję samolotu, nawet jeżeli nie było tej kratownicy w przedniej części. Samolot wyważano poprzez zmianę kąta statecznika na ziemi. To się realizowało w trzech położeniach na trzech śrubach. Natomiast samoloty na rynek szwedzki, gdzie surowy klimat powodował, że kadłuby się wyginały i wichrowały, miały usterzenie, którego kąt był regulowany w sposób płynny. Kończąc historię, nie wchodząc w dalsze szczegóły techniczne, kilka słów na temat tego egzemplarza, który tutaj dzisiaj został odsłonięty. Ten samolot, nie mówię o malowaniu, tylko fizycznie o tym samolocie, który tu stoi, to jest samolot z roku 1919, wyprodukowany jako Albatros L-30 w Johannisthal, który latał do roku 1940, po czym trafił do berlińskiej kolekcji i z niej został ewakuowany do Polski. Znaleziono go w Czarnkowie i trafił do muzeum naszego, które wówczas się nazywało Muzeum Lotnictwa i Astronautyki. Otrzymał on numer inwentarzowy 14 i od tamtej pory jest w zbiorach naszego muzeum. W połowie lat 80. w Niemczech został on wyremontowany. Nadano mu malowanie takie, w jakim podobny samolot latał w Polsce w Toruniu i w tym malowaniu był on do obecnej chwili prezentowany, a dzisiaj samolot ten został przemalowany
znaczy dzisiaj został odsłonięty, i ten samolot odzwierciedla maszynę, którą latał Paweł Zołotow, czyli urodzony w Rosji pochodzenia polsko-kozackiego konstruktor i rekonstruktor samolotów, który taki samolot w Bydgoszczy nabył i to się stało pierwszym w Polsce prywatnym samolotem. Znaki rejestracyjne tego samolotu są ciekawe, dlatego że pierwsza litera stanowiąca wyróżnik kraju to jest litera P, a wszystkie inne znane albatrosy miały litery SP, czyli takie same, jakie są do tej pory wyróżnikiem każdego polskiego szybowca, balonu, statku powietrznego, co nawet widzimy tutaj dookoła nas w tej sali. Zołotow oprócz tego rekonstruował inne samoloty, w tym m.in. latającego jeszcze do tej pory w Polsce Pipera Cuba, samoloty Blériota, samoloty Farmana też budował, czy lotnie Tańskiego. Natomiast ten samolot był używany reklamowo i reklamował różne rzeczy, m.in. rzucał ulotki wyborcze, latał swego czasu z takim wielkim napisem "Głosuj na jedynkę". Nie dotarłem do tego, jaka partia wtedy z takiej listy startowała. Natomiast to, co widzimy tutaj, to jest samolot, którego najciekawszym elementem malowania jest jego usterzenie. Dlatego, że z jednej strony ma on reklamę Wedla. Ta reklama jest taka trochę straszna, bo tam jest takie dziecko, które płacze i mówi, że chce czekolady Wedla i strasznie smutno to dziecko wygląda bez tej czekolady. Natomiast z drugiej strony jest reklama takiej firmy, która się nazywa Baczewski. Nie wiem, czy o tej godzinie już można powiedzieć, co ta firma produkuje, ale generalnie napoje, które jak widać na stateczniku tego samolotu donosi diabeł. Zatem i samoloty, i alkohole to są rzeczy niebezpieczne dla odpowiedzialnych ludzi. I to malowanie reklamowe zostało tutaj na tym naszym samolocie odzwierciedlone. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o epilog tej historii, no to z tych firm, które się przewinęły, zarówno Wedel, Baczewski, Benz, Mercedes, Continental, Bosch, to wszystko są firmy, które do tej pory istnieją. Firma Albatros istniała do roku 1931, kiedy to została przejęta przez Focke-Wulfa. I my mamy w naszym muzeum jeszcze inne eksponaty, o których warto wspomnieć. Mamy samolot RWD-13, czyli samolot, który również latał, nie ten nasz egzemplarz, ale inny, z reklamami Wedla i jest Wedla najbardziej znanym samolotem. I mamy też kilka albatrosów. Nie wszystkie są takie oczywiste, dlatego że mamy albatrosa tego, który stoi tutaj, mamy albatrosa C1 z drewnianymi kołami, mamy albatrosa H1, rekordowy wysokościowy samolot z silnikiem birotacyjnym, mamy górnopłatowego albatrosa L103, jeden z ostatnich produktów tej marki i mamy również gondolę silnika Zeppelin Staken, który również został wyprodukowany w zakładach albatrosa, mimo że nazwy tej firmy ten samolot nie nosi. Myślę, że to, co chciałem na temat tego samolotu przekazać, to podsumowuje jego historię. Jeżeli ktoś mimo tego ma jakieś pytania, to bardzo chętnie w inne szczegóły się zagłębię. Bardzo Państwu dziękuję za uczestnictwo w premierze tego samolotu, za odwiedzenie naszego muzeum. Zapraszam i dzisiaj, i w inne dni do zwiedzenia innych albatrosów i naszej kolekcji. Nazywam się Marek Siuta i dziękuję za uwagę.